Wydarzenia, o których opowiem, miały miejsce kilka lat temu na mojej pierwszej parafii. Na pewno była to sobota i niestety trzeba było pójść do szkoły. Wiedziałem, że w sobotę niezbyt gimnazjaliści przychodzą na lekcje, więc postanowiłem wziąć laptopa, żeby z tymi kilkoma osobami przejrzeć jakąś prezentację, jakiś film. W jednej z klas niestety nie było odpowiedniego sprzętu i ci uczniowie postanowili zająć się sami sobą. W którymś momencie jeden z uczniów podszedł do mnie i pytał, co robię. Ja coś tam przeglądałem w komputerze i zainteresował się ikonką na pulpicie pod tytułem Duch. Pyta, co to takiego. Mówię, że to film o takim zakonniku z Afryki. Niech ksiądz włączy na chwilę, więc uruchomiłem ten film. On rozpoczął się od momentu, na którym skończyłem akurat ja osobiście oglądać. Ojciec Baszobora przychodził między ludźmi i właściwie tylko dotykał ich głów, a oni upadali, mieli tak zwane spoczynki w Duchu Świętym. Uczeń pyta mnie, czy ja też coś takiego robię. Mówię, że nie. A czy ksiądz będzie coś takiego robił? Mówię, że mam nadzieję, że nigdy tego nie będę robił, a przynajmniej do momentu, kiedy nie będę wiedział, na czym to rzeczywiście polega, czy w jakiś sposób nie uda się tego wyjaśnić. Wieczorem w parafii była adoracja. Ta adoracja była pierwszy raz zorganizowana przez młodzież, przez kapłana, tak zwana godzinka z Jezusem. Ona trwała trochę dłużej, właściwie już cały dzień na tę adorację jakoś nie mogłem zdążyć, były różne zajęcia i ciągle coś stało na przeszkodzie, ale koniecznie chciałem na niej być. Kiedy ta adoracja się skończyła, ksiądz prowadzący powiedział, że nie było to w planie właściwie, ale zrobimy teraz taką modlitwę wstawienniczą, jeśli ktoś oczywiście chce. Osób w kościele było bardzo dużo, więc kapłan poprosił, aby księża, którzy są w kościele, podeszli do zakrystii, wzięli stuły i pomogli mu modlić się nad ludźmi. Ja oczywiście nie zamierzałem tego robić, ale w związku, że byłem z tej parafii, poszedłem do zakrystii, aby dać księżom stuły. Przyszedł jeden kapłan, przywitał się ze mną i wyszedł. Później następny i następny i tak właściwie wszyscy się rozeszli. Zostałem sam, więc kręcę się po zakrystii. W pewnym momencie pani zakrystianka przychodzi i pyta, dlaczego ksiądz nie idzie modlić się nad ludźmi. A ja mówię, że no, dzisiaj ksiądz Tadeusz prowadził adorację, to niech on tam modli się nad ludźmi. I poszła. Za chwilę wróciła z powrotem i mówi, niech ksiądz zobaczy, ile jest osób. To bardzo długo będzie trwało, a już jest późna pora. A ja no znowu mówię, nie, ja nie pójdę. Nie chciałem jej po prostu powiedzieć, że sam nie wiem, jak to powinno wyglądać, jak właściwie się modlić nad tymi ludźmi. Pomyślałem sobie, że też nigdy nie zapytałem nikogo, jak to właściwie powinno być, na czym polega ta modlitwa wstawiennicza. Wyszedłem na kościół, zobaczyłem rzeczywiście bardzo, bardzo dużo ludzi, ale wszedłem z powrotem. Chodziłem z kąta w kąt, no bo sobie myślę, no nie pójdę, nie wiem, jak to robić, nie wiem, na czym to polega. Za chwilę weszły do zakrystii dziewczyny ze Scholi i proszą, czy ksiądz może się nad nami pomodlić. Wówczas
myślę, no już nie ma wyjścia. One chciały iść do domu, obiecały, że wrócą na 9:30 do domu, a już było dość późno. Wziąłem więc stółę i sobie myślę, Panie Jezu, nie wiem jak to być powinno, ale będę się po prostu modlił swoimi słowami. Tak jak potrafię, w tych intencjach, których ci ludzie potrzebują. Oczywiście nie jestem w stanie tego zrozumieć, na czym do końca polega ten spoczynek w Duchu Świętym, ale takie rzeczywiście były. Niektórzy się śmiali później ze mnie i z tego, jak wyglądałem, kiedy ci ludzie upadali, kiedy rzeczywiście mieli te spoczynki w Duchu Świętym, a ja wtedy tylko myślałem sobie o tym, co powiedziałem przed południem do ucznia, że myślę, że nigdy tego robił nie będę. I też pamiętam takie słowa, które zawsze mówiła Matka Teresa z Kalkuty. Jestem ołówkiem w ręku Pana Boga, ołówkiem, którym Pan Bóg pisze swoje dzieło. I myślę, że Pan Bóg w jakiś sposób też mi pokazał, że to nie to, co my mamy w planach i jak my chcemy, tylko On przez nas chce się posłużyć i rzeczywiście pisać to swoje dzieło.